Gimnazjalista sprzedaje w szkole narkotyki, żeby zarobić na jedzenie. Może to, co robię, jest złe, ale przynajmniej mamy co jeść. Mam ci skopać dupę? Oddawaj ten towar! Chłopak boi się dilera, bo nie jest w stanie więcej sprzedawać. Masz ostatnią szansę. 14-latek nie chce dłużej być głodny i szuka klientów. Mówię, zjeżdżaj, to zjeżdżaj. Klara Dobrzyńska to puszczarska zdzira, zrobiła loda całej drużynie. Licealistka jest przerażona, bo ktoś wypisuje pod jej adresem wulgarne wyzwiska. Chcesz zrobisz? Zamknijcie się, wyłącz ten 18-letni Robert mści się, bo Klara, w której jest zakochany, woli jego najlepszego przyjaciela. To się nazywa zemsta. Pod koniec roku będziesz błagać o litość. Zdesperowana Klara prosi o pomoc kolegę prześladowcy. Taka z ciebie ciota, że się wyżywasz na dziewczynie? Ej! Jonatan Klimek, uczeń klasy pierwszej C gimnazjum, wraca po lekcjach do domu. Miesiąc temu ojciec chłopaka odszedł do kochanki i zostawił rodzinę bez pieniędzy. Matka Jonatana nigdy nie pracowała i nie może poradzić sobie w nowej sytuacji. W domu chłopca nie ma nic do jedzenia, dlatego on i jego młodsi bracia dzisiaj jeszcze nic nie jedli. Siema chłopaki, co robicie? Kiedy wróci tata? Nie wróci. Nieprawda. Prawda, zostawił nas, już nas nie kocha. Nie mów tak! Ej, przestańcie, nie wróci, rozumiesz? Jestem głodny. Ja też. Czekajcie chwilę. Jonatan, nic nie ma, już szukaliśmy. Widzisz? Ale tak bez masła? Sami widzicie, że nic nie ma. Mamo, proszę cię, wstań. Źle się czuję. Od wczoraj nic nie jadłem. Ja też jestem głodna. Dzwoniłaś do ojca? Nic go nie obchodzimy. Ale jestem głodny. No zrób coś, musisz coś zrobić. Zostaw mnie, daj mi spokój, idźcie sobie. Ojciec ma nas gdzieś. Poszedł sobie do jakiejś baby i nie zostawił nam żadnych pieniędzy. Mówi, że przez 13 lat nas utrzymywał i że teraz kolej naszej mamy. Ale ona ma takiego doła, że tylko śpi i płacze. A ja nie wiem, co robić. Klasa Jonatana pisze sprawdzian z fizyki. Chłopak dotąd bardzo dobrze radził sobie z nauką. Dzisiaj jednak nie może skupić się na klasówce, bo od dawna nie jadł i ciągle burczy mu w brzuchu. Bartek, nie kombinuj, dobrze? Jonatan, co się dzieje? Nic, ten test jest głupi. No chyba się zapominasz. Przepraszam. Spokój. Chyba złapał go mały głód. Jonatan, jadłeś śniadanie? Tak. Uczniowie z klasy usłyszeli burczenie w brzuchu i wyśmiewają się z Jonatana. Znowu, ale siara. Głodzą ci w domu, czy co? Zamknij się. Spokój. Jonatan, co się z tobą dzieje? Nic, już mi przeszło. Nie będę pisał, może pan zabrać mi test. Tak? Proszę. Pisz. Dobrze, macie jeszcze 2 minuty. Od wczoraj nic nie jadłem. Brzuch mnie boli z głodu. Nie wiem, co robić. Nie mam nawet na głupią bułkę. Jak ojciec mógł nas tak zostawić bez żadnej kasy? Nienawidzę go.
Gimnazjalista źle się czuje i nie ma siły siedzieć dłużej na lekcjach. Martwi się o młodszych braci, którzy także są głodni. Liczy, że uda mu się szybko znaleźć jakiś sposób, by zdobyć jedzenie dla siebie i rodziny. Wychowawca Jonatana chce z nim porozmawiać. Nauczyciel nie wie, dlaczego uczeń, który do tej pory był spokojny i dobrze się uczył, nagle stał się nerwowy i opryskliwy. Trudno. Ale powiedz mi, co się dzieje? Nic się nie dzieje. Przecież widzę, coś się dzieje. Masz problemy, tak? Coś nie mam w domu. Żadnych problemów. Ze mną naprawdę możesz porozmawiać. No. Wiem, dzięki. Fuj, nie cierpię pasztetu. Nie będę tego jeść. I chodź na ławkę. A Zośka coś umiała na tym? No, umiała. I dzięki niej trochę coś tam napisała. Gimnazjalista jest tak głodny, że decyduje się wyjąć ze śmietnika kanapkę wyrzuconą przez koleżankę. Jonatana obserwuje mężczyzna, który od kilku dni pojawia się pod szkołą i próbuje sprzedawać uczniom narkotyki. Mam coś dla ciebie. Człowieku, nie mam kasy. To weź na próbę trochę. Jak ci spasuje, to kupisz. Nie mam kasy nawet na jedzenie. A co dopiero na jakieś prochy? Od wczoraj nic nie jadłem. Czekaj, nie uciekaj. Mówisz, że aż tak u ciebie cienko? No tak, a co? Wiem, jak to jest. Sam nieraz chodziłem głodny. Wiesz co, przydał mi się pomocnik. Chcesz trochę zarobić? Coś czujesz, że się dogadamy? No nie wiem. Daj mi swój telefon, zapiszę ci numer. Mężczyzna wykorzystuje trudną sytuację chłopca i namawia go na handel narkotykami. Zarobisz sobie na żarcie i nie tylko. Przemyśl sprawę, jak coś to zadzwoń. Nigdy czegoś takiego nie robiłem i boję się. Ale może ten koleś miał rację. Mógłbym zarobić trochę kasy. W końcu to tylko marihuana. Nigdy nie próbowałem żadnych narkotyków. Ale chłopacy w klasie nieraz się chwalili i mówili, że trawka jest super i nie szkodzi. Podmiot liryczny jest zakochanym mężczyzną, który... 18-letni Robert jest kapitanem szkolnej drużyny piłkarskiej, ale z powodu treningów opuścił się w lekcjach. Klara Dobrzyńska, uczennica licealnej 2 D, pomaga mu w nauce. Licealista chętnie się uczy, bo zakochał się w Klarze. Dziewczyna natomiast flirtuje z nim tylko dlatego, że chce przyjść na jego imprezę urodzinową, na której będzie chłopak, który jej się podoba. Powiedz mi, podoba ci się jakiś chłopak z twojej klasy? Z mojej klasy to nie. A z mojej? No, jest taki jeden chłopak. A znam go? Przerobimy jeszcze matematykę? A przyjdziesz do mnie na imprezę wieczorem? Już myślałam, że mnie nie zaprosisz. Klara jest świetna. Ładna, mądra, bystra. Ciągle o niej myślę. Najlepsze jest to, że ja chyba też jej się podobam. Dzisiaj na imprezie się jej zapytam, czy chce ze mną chodzić. Siemano, co tam? Cześć, panowie. Cześć. Browarek już załatwiliśmy. Teraz wystarczy załatwić dupeczki, ale dupeczki to jest ważna sprawa. Spoko, o, cześć, mam Klara. Nauczyłaś coś tego osła? Robi postępy. Pokaż mu te laski. Spoko, cześć, właśnie. Marcin. Klarze podoba się kolega Roberta, Marcin Kosiński. To z jego powodu dziewczyna chce przyjść na wieczorną imprezę. Ma zamiar tam go poderwać. Moja koszulka. Moja, dzięki, mi też się podoba. Albo Ola. Ola była genialna, stary. Ola. No proszę cię, spójrz na nią. Powiedz no coś, stary. Spoko. Stary, ona jest idealna. Ej, panowie, nie siadamy na stołach. Jasne. Spoko. No to nic, to matematykę może przerobimy innym razem. Kinga? Widzimy się na imprezie? Jasne. Nie wiem. Będę czekał. Za dużo tych razów. Paulina, no nie? Cześć, Marcin. Pańcia szóstej. Cześć. Chyba, że to była jakaś... Lubię Roberta, ale za Marcinem po prostu szaleję. On jest taki super i ma cudowny uśmiech. Szkoda, że w ogóle nie zwraca na mnie uwagi. Muszę coś zrobić, żeby go poderwać, dlatego chcę iść na tę imprezę. Na imprezie to zawsze łatwiej. Mam tylko nadzieję, że Robert się nie wkurzy, jak zacznę podrywać Marcina. Licealistka, której podoba się Marcin, chce poderwać go na dzisiejszej imprezie. Nie wie, że Robert, który jest w niej zakochany, postanowił wieczorem wyznać jej miłość. Pożyczysz mi jakieś ciuchy i zrobisz makijaż? Na jakiej imprezie? Robert z 2 C, ten z drużyny piłkarskiej. Ma dzisiaj 18 i mnie zaprosił. To on ci się podoba? Nie, on no coś ty, jego kumpel. Który? Ale nie powiesz nikomu? Nie no, coś ty gadaj. Marcin Kosiński.
Ja tam wolę twoje nogi. Te wszystkie laski od Marcina przy tobie nie mają szans. Od kogo to? Od Roberta. Jesteś słodki. Słuchaj, czy ten rower przypadkiem na ciebie nie leci? Ja wiem, może trochę. Ty też jesteś słodka? A ty jesteś fajny chłopak. Przestań się migdalić z tym Robertem i skup się na Marcinie, jak ci się Marcin podoba. Daj spokój, chcę być tylko miła. Jonatan Klimek głodny wraca po szkole do domu. Chłopak wciąż myśli o propozycji, jaką dostał od dealera narkotyków. Jest zaskoczony, bo matka zrobiła obiad. Siadaj, jeszcze ciepłe. Cudów nie ma, ale całkiem dobry, prawda, chłopaki? Idź umyć ręce. Skąd wziąłeś pieniądze? Mama sprzedała sweter. Za ile sprzedałaś? Za 50 zł. I to się będzie opłacać? A, włóczka jest droga, ale jeśli bym kupowała swetry na ciuchach i przerabiała je, gdybym brała tak stówkę za jeden... Skąd wziąłeś papierosy? Kupiłam. Co, nie mamy na jedzenie, a ty kupujesz papierosy? Zostało ponad 30 zł, starczy na dobrą kolację i na dobre śniadanie. Ciekawe, co będzie jutro. Jutro znowu zrobię sweter. Jestem wściekły na mamę. Jak ona mogła? Jadłem dzisiaj kanapki z kosza, ona kupuje sobie papierosy. Mam już dosyć tego głodowania. Mamo, mogę dokładkę? Oczywiście, że tak. Daj, kochanie. Tata! O Jezu! Jest mamusia? Mamo, pani Basia z góry. Coś się stało? Tak mi głupio. Niby kupiłam od pani ten sweterek, ale przyjechała córka i mi go odradziła. Mam nadzieję, że się pani nie obrazi. Tylko, że no proszę ze mną. Ja już wydałam trochę. Mogę pani oddać teraz 30 zł, a resztę... To mi pani jutro odda. Jeszcze raz przepraszam za zamieszanie. Do widzenia. Do widzenia. No i co teraz będziemy jeść? Papierosy? Zostało jeszcze trochę ziemniaków. Znowu mam iść jutro do szkoły głodny. Przepraszam was, dzieci, przepraszam. Mamuś, proszę cię, nie płacz. Przez ciebie mama płacze. Przeze mnie? Co robisz? Szukam kasy jakiejkolwiek. Ty też szukaj. Może uda nam się uzbierać na jakiś chleb chociaż. Zamiast za 25 groszy. Zajebiście. Chłopak jest załamany. Postanawia zadzwonić do dealera narkotyków, który oferował mu pracę. Ma nadzieję, że dzięki niemu zarobi pieniądze i jego bracia nigdy więcej nie będą już głodni. No, no. Gadaliśmy dzisiaj przed szkołą. Mówiłeś, że możesz mi pomóc. No. Okej. Okej, ósma. Dobra.